Startów w Pucharze Świata w Zakopanem. No i wygląda na to, że jest blisko startu w reprezentacji w Liberce, ale musi to potwierdzać. Dobrze, otworzył się zaraz po wyjściu z progu. Wydawało się, że będzie miał problemy podczas lotu. Nie do końca jest z tego skoku zadowolony. 121 metrów, metr bliżej od Mitji Meznara. A zatem tutaj pewnie z lekką stratą będziemy za Słowenią. Łukasz Kruczek. 1,3. Zatem przegrał o metr. 1,8 punktu w Alcjach, ale treningowy 135 metrów. Wiadomo, Kamil ostatnio zaczął skakać zdecydowanie lepiej. Uspokoił się, zaczyna być pewny swego, wie, że potrafi skakać. I ważne, żeby to potwierdzał regularnie. Ale ten skok nie jest dobry. metrów, czyli tu znowu jesteśmy po raz drugi o metr za Słoweńcami. Ta różnica będzie niewielka. Może ją odrobić ewentualnie Adam Małysz, chociaż Jernej Damian, który kiedyś tu był bardzo wysoko, czwarty podczas Pucharów Świata w poprzednich latach. Widzą Państwo, tak, jest wiatr z tyłu. Tam i to jest tak lekko boczny. Walter Hofer się temu przyglądał. I Stefan Hula. Brawo, Stefan. Och, dobrze, dobrze. Dojechał, lekkie potknięcie na tym odjeździe. 125 metrów. O to chodziło. 125 metrów. Słoweńcy mają łączną notę 279,4. Teraz przypomnę, Peterka miał 116,5 i powinna być zmiana na razie jutrzejszym indywidualnym konkursem. Ważna jest jego forma. Tutaj kiedyś przyjeżdżały tysiące Polaków pracujących w Niemczech dla niego, kiedy porywał nas wszystkich swoimi długimi skokami. I teraz dobry, poprawny skok. 127,5 metra. Przypomnę, Stefan Hula 125. Kamil Stok 121. 121. Rafał Śliż. Ciągle Adam Małysz pozostaje liderem, ale już ta różnica nie jest tak duża. Tutaj zresztą lekkie zawahanie, nie do końca przekonany Łukasz Kruczek. I 6. Oto właśnie klasyfikacja. To jest miód na serce dla Miki Kojonkowskiego. Chodził ostatnio wyraźnie markotny. Nic się nie udawało, ale teraz Norwegowie po pierwszej serii prowadzą. Na drugim miejscu Austriacy, ale jeszcze mają potencjał. Ale jest co oglądać. Pierwsza seria bardzo interesująca. Przypomnę, Norwegowie objęli prowadzenie po 4 skokach przed Austriakami o 5,9, a więc to trochę niespodzianka. Mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata na razie za. Finowie na miejscu 3, Niemcy na 4. 5. miejsce Czesi, 6. Japonia, 7. Polska, 8. Rosja. My będziemy rozpoczynać tę drugą serię. Pierwsze 3 skoki, Śliż, Stoch, Hula, 1. Rafał Śliż. Pierwszy skok miał dobry, 121 metrów, ale teraz trochę klapa. 107,5 metra, bardzo blisko. 107,5 metra, a wyglądało to nieźle, bowiem traciliśmy do 5. Czechów. 11 punktów zaledwie do Japończyków, którzy byli przed nami. 1,9 punktu. 7. Polska wyprzedzała w konkursach indywidualnych Austriacy wtedy, kiedy tak wiało i rozegrano tylko jedną serię. Austriacy prowadzą, rozpoczyna się druga grupa. Kamil Stoch, później Cykl, Watase, Karelin, Hilde, Freund, Keituri i Egenhofer.
Kamil Stoch. No to już widać, jakieś obciążenie jest. 107,5 metra, no nie pozbawia złudzeń, pozbawia właściwie złudzeń, jeśli chodzi o rywalizację naszą, ale trzeba zakładać, że inni też nie skoczą wszystkich skoków dobrze. 117 metrów, Kamil Stoch. Zobaczymy za chwilę, jak będą kolejni skakać. Martin Cykl później 100 metrów skoczył na treningu, a później, kiedy tylko przychodzi moment rywalizacji, nie potrafi powtórzyć tego, co robi, kiedy nie ma napięcia startowego. Stefan Hula. Pierwszy skok, 125 metrów, dobry. Nie wiem, co tam się dzieje, ale coś się musi dziać, dlatego że skoki są coraz krótsze. Ten zupełnie nieudany Stefana. Na pewno wieje, wieje z tyłu, tylko z jaką mocą? 95,5. Za chwilę Roman Kołdelka. Adam Małysz. W wielkiej formie. W 2001 roku skoczył tutaj na niewiarygodną odległość. Wszyscy mówili, że nikt inny by nie ustał skoku na odległość 151,5 metra. Miał problemy z wylądowaniem, ale to jest tak, jakby zeskoczyć z drugiego piętra. Adam Małysz. Pierwszy skok, 127,5 metra. Teraz bliżej, ale wszyscy bliżej przecież skakali. 117,5. Podniesiony rozbieg do 15. Belki. Adam Małysz, mocny wiatr, jak Państwo widzą. I zobaczymy kolejne skoki. Za chwilę Jakub Janda. Ciekawa jest ta postać Markuza Eggenhoffera. Lepiej dzisiaj wypadł od Andreasa Kofflera i zobaczymy, jaki skład. Oczywiście w czwórce pewnie wróci Koch, musi wrócić Schnirenzauer i wtedy Austriacy będą mieli zupełnie inny potencjał. Jesteśmy na 8. miejscu.